Cześć wszystkim, ze strony Mateusz. Słuchajcie, dzisiaj nie będzie jakby taki szybki odcinek, dzisiaj będę mówił bardziej powoli, ale bardzo zależy mi na tym, żeby opowiedzieć jakby całą tą historię, jak to się stało, że zdobyłem aż 3 subskrypcji. I oczywiście na początku nie obędzie się bez tradycyjnego słowa dziękuję, napisane kapslokiem oczywiście, no. Ale naprawdę dziękuję Tobie, bo jakby każdy tak myślał, to nikt by w końcu nie zasubskrybował mojego kanału i miałbym w końcu 0 subskrypcji, taką 13. Między innymi właśnie dzięki Tobie, także bardzo dziękuję. Właśnie Tobie, o tutaj Tobie. I usiądź prosto. A więc dzisiaj nie będzie jakichś wybuchów energii, bo naprawdę chciałam Wam, tak jak już to mówiłem, jakoś jak to opowiedzieć. Także nie wiem, czy jakby będzie odcinek ciekawy, bo zazwyczaj mówię trochę szybciej, powoduje jakby takie sztuczne emocje, znaczy nie sztuczne, to są emocje, nie? A więc w ogóle zanim zacznę, znaczy powiedzmy, że już zacząłem, to oczywiście wiele osób mnie zarzucało, Mateusz, kupujesz subskrypcję. Ja subskrypcji nie kupuję, ale sam naprawdę się mega jakby zaciekawiłem, czy nikt, żaden widz mi ogólnie nie kupił subów, bo czasem tak jest, że widzowie kupują subskrypcje dla youtuberów, tak na przykład było w przypadku Alanka. Widzowie kupili mu 1000 subskrypcji i w sumie to jest naprawdę mega niemiłe, no bo co się ma z takiej cyferki, a tak w ogóle w tle jedzie sobie ciągle traktor, bo u nas na Podlasiu jest minus 10 stopni, śnieg napadało i trzeba odśnieżyć, nie? A więc nie będę mówić jakoś dokładnie, ale przeanalizowałem jakby wykres przyrostu subskrypcji i nikt mi nie kupował subów. Ja też oczywiście sobie nie kupowałam, bo to by było widać na tym wykresie. Nie było czegoś takiego, że załóżmy o godzinie 14.00 mam subskrypcji 9000, a o 14.00,1 sekunda mam już tych subskrypcji 9500. Nie było czegoś takiego, ciągle był przyrost o 1 subskrypcję, czyli tak normalnie. No, także przechodzimy. Przez 3 dni nie nagrywałam ani żadnego live'a, ani nie wstawiłam żadnego filmu. A miałam ferię, więc mogłam to zrobić, ale akurat mi się nie chciało. I co najciekawsze, nie prosiłem Was w ogóle, żebyście dali subskrypcję przez te 3 dni, czy nawet może 4, ale Wy nabiliście 1750 subskrypcji, co naprawdę jest niezłym wynikiem. I tak naprawdę czułem to, a zresztą widziałam, bo pisaliście w komentarzach, że bardzo czekacie jakby na kolejną jakby moją aktywność, czy to live, czy to jakiś film, więc zabrałam się za nagrywanie live'a. I tutaj co ciekawe, po 30 sekundach miałam już 90 widzów. No ale skończyło się to tak, że miałam stałych 520-550 osób na live'ie i praktycznie oczywiście co chwilę miałam suba. Wbiłem tych subskrypcji koło 1200. Nawet skoczyło mi raz do 640 osób na live'ie, no ale tak to mniej więcej wyglądało. I naprawdę tych subskrypcji teraz mega przychodzi. Na przykład wczoraj, gdy się kładłem spać, miałam subskrypcji 13004, dzisiaj wstaję sobie z rana, mam tych subskrypcji 13280 i to w sumie tyle. Mam nadzieję, że nie było jakoś bardzo nudno, nie mówiłem jakoś szybko, tylko właściwie wolno, bo chciałam Wam to właśnie dokładnie powiedzieć, żeby nie było żadnych jakichś tam zarzutów, że coś tam kupuję, że coś tam oszukuję, staram się jakby wszystko to robić najuczciwiej. I mam nadzieję, że Wy to też widzicie, że tak się staram. Jeszcze raz Wam to powiem, bardzo dziękuję. Dziękuję Ci, powiem to Wam, ale dziękuję Ci, dokładnie Ci, Tobie. Jak ja to teraz nagrywam, to mam subskrypcji 13300. Prawdopodobnie wstawię tytuł 13500, a możliwe, że jak Ty to oglądasz, to już prawdopodobnie mam 14000, albo nawet może więcej, jak oglądasz za rok. I to na tyle, na razie, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć, piona!